kilka nanizanego na tą nitkę wyprowadzającą nas z miasta. I jeżeli byśmy byli, nie wiem, stadem szczurów albo lisów, albo grupą zarodników, która się wysypała właśnie z jakiegoś owocnika, grzyba, to dosyć sprawnie byśmy przeszli przez ten, bezpiecznie przeszli przez ten teren zielony, no i potem jest cała trudność pokonania tego ruchliwego ronda, ale udało nam się, jesteśmy tutaj teraz i weszliśmy do Parku Konstytucji 3 Maja. Oczywiście to wszystko, cały ten teren, to pewnie większość z Państwa wie, że był to teren, który przynależał do dworu Branickich i był taką wypustką jakby tego terenu użytkowego w stronę tego, czym jest, był dalej roztaczający się dziki las. I tutaj znajdujemy się na terenie, który jest pomiędzy miejscami, gdzie były hodowane daniele, a z drugiej strony jelenie, wcześniej sarny, bażanty, króliki. Na tym terenie te zwierzęta były wypuszczane i szlachta, dwór mógł polować na te zwierzęta. I to jest taka częsta historia, bardzo przewrotna, nie wiem, to oczywiście Książka Białowieska jest tego przykładem, że to, co teraz rozumiemy jako park, jako taka ostoja różnorodności, przetrwało właśnie poprzez tą użyteczność nadaną jako takiej funkcji ekstraktywistycznej zabierania zwierząt, polowania na nie. I takim terminem, o którym chciałam Państwu powiedzieć, który dla mnie jest bardzo ważny jako osoby, która w zasadzie całe życie jakoś tam fascynuje się roślinami i wiele lat pracowałam w ogrodzie botanicznym i się tak wgryzałam w to, jakie historie nam rośliny opowiadają i byłam zawsze nimi zafascynowana. I w pewnym momencie usłyszałam o takim terminie jak syndrom ślepoty na rośliny. Jest to taki termin, który w ogóle też został stworzony przez edukatorów amerykańskich, nauczycieli biologii, przyrody, bo oni po prostu zaczęli opisywać, zauważać, że dzieci w procesie edukacyjnym mają trudność w zauważaniu po prostu roślin w swoim otoczeniu. Jest to coś, co dotyczy także nas, osób dorosłych, i jest to syndrom, który związany jest przede wszystkim ze zmianami takimi cywilizacyjnymi, technologicznymi, jakimi podlegamy. Dlatego, że często jest taka pokusa myślenia o tym, że i wiem, że też wielu myślicieli tak to widzi, ja się z tym nie zgadzam, że my jako zwierzęta jesteśmy skupieni na to, żeby obserwować bardziej zwierzęta niż rośliny. Ale jeżeli sobie pomyślimy o tym, do czego jest przystosowane tak ewolucyjnie nasze ciało, bo ewolucja działa dosyć powoli, więc my cały czas jakby mamy te ciała takie jeszcze paleolityczne, one się nie zmieniły aż tak bardzo. To są to ciała, które są przystosowane do tego, żeby wędrować przez krajobraz, rozpoznawać konkretne rośliny jadalne i być wyczulonym na to też, że rośliny są trujące, że część z nich ma właściwości medyczne. I to tak naprawdę wydaje się, że przynajmniej w początkowej fazie ewolucji człowieka to było główne źródło pokarmu. Więc gdzieś tam musimy mieć te aparaty takie poznawcze do tego, żeby właśnie niezwykle detalicznie umieć rozpoznawać konkretne gatunki, dlatego że czasami między rośliną trującą a leczniczą jest dosłownie kwestia jakichś mikroskopijnych różnic w anatomii. I nasi przodkowie potrafili być na to bardzo wyczuleni i doskonale to odszukiwać i rozróżniać. Natomiast my mierzymy się właśnie z tym syndromem ślepoty na rośliny i to jest takie może trochę głupie, no jakby co z tego wynika, no może nie dostrzegamy tych roślin, ale też ma to bardzo poważne konsekwencje na to, jakie my w ogóle podejmujemy decyzje też dotyczące ochrony przyrody, dotyczące tego, co jest dla nas ważne. I są takie statystyki mówiące o tym, że to ssaki otrzymują większą część finansowania na rzecz ochrony przyrody, a zwłaszcza ssaki, które mają płaską twarz z oczami skierowanymi do przodu. Więc jaki jest sens w ogóle decyzji tego nas, tych ludzi rozumnych, w co inwestujemy pieniądze na ochronę przyrody, jeśli decyduje tylko o tym to, że oczy są ułożone tak, a nie inaczej, a nie to,
że rośliny są tym, co stwarza ekosystem i miejsce życia dla wszystkich innych organizmów. W związku z tym dużo bardziej sensownie byłoby inwestować w ochronę roślin i siedlisk niż ochronę na przykład, nie wiem, wilków czy lwów czy małp, bo to są tylko pojedyncze takie elementy tego bardzo złożonego ekosystemu i są też bardzo często na samym szczycie tej piramidy zależności. O ile nie wyginiemy, no to ewolucyjnie rozumiem, drzewa wykształcą te oczy. Ale że to im się opłaca. To jest też ciekawe, że jeżeli w ogóle potrafimy empatyzować w świecie roślin, to co to jest według Państwa? Jaki typ roślin jest nam najbliższy? Drzewa. Dokładnie, drzewa. Nie, tam kwiaty na pewno. Ale właśnie bardzo często w ogóle też prac artystycznych związanych z taką empatią odnośnie roślin skupia się na drzewach, dlatego że też możemy sobie wyobrazić, że no drzewa żyją w takiej skali czasu, do której potrafimy się odnieść, prawda? Część drzew jest stuletnia, no to jest bardzo taka ludzka skala. Natomiast takie rośliny na przykład, które żyją tylko przez miesiąc i wydają nasiona, one już są gdzieś tam trudniej uchwytne. Albo mchy, które w ogóle nie mają takiego pojedynczej formy wzrostu, tylko rosną taką kupą, taką poduchą i w ogóle nie funkcjonują jako pojedyncze byty, tylko jako pewne od razu siedlisko złożone z pojedynczych osobników. To już dużo trudniej jest nam w jakiś sposób zbliżyć się do tych muchów i sobie wyobrazić jakąś opowieść, która im towarzyszy. I też z syndromem ślepoty na rośliny związane jest to, że uważamy bardzo często, że musimy nadać na przykład takiemu parkowi jakąś konkretną dodatkową funkcję, że on nie jest sam dla siebie, że on nie jest bytem, który sam tutaj się stanowi, tylko on musi mieć jakąś funkcję, która jest związana z tą funkcją bycia w mieście. I teraz przygotowałam, nie spodziewałam się tak dużej grupy, więc będziemy się musieli podzielić. Jest to spis, proszę, żeby może w takich stanąć grupkach, może na cztery osoby, żeby bardzo widział. To jest spis pomników, które są zlokalizowane tutaj w parku Konstytucji. I chciałabym Państwa poprosić, żebyśmy wspólnie za chwilę trójkrotnie odczytali wszystkie te nazwy pomników. A jeszcze mam trochę, więc czy ktoś komuś jeszcze brakuje, bo jeszcze mam parę kopii. To ja mogę. Tak. Dobrze, więc teraz bardzo bym prosiła, żebyśmy wszyscy głośno z chórem trzykrotnie odczytali wszystkie pomniki, które zostały tutaj, albo były, są obecnie, albo były w pewnym momencie postawione na terenie tego parku, nadając mu ważną funkcję z perspektywy też ludzkiej. Więc spróbujmy zrobić, to będzie trudne również, ale spróbujmy, ja zacznę. Pomnik Konstytucji 3 maja. Pomnik 42 Pułku Piechoty. Głaz ku czci kapitana Stanisława Skarżyńskiego. Głaz pomnik ku czci jeńców polskich zamordowanych przez Sowietów. Pomnik katyński, krzyż katyński, pomnik żołnierzy polskich, płyta nieznanego żołnierza, pomnik bohaterów Polski podziemnej, pomnik ofiar zbrodni komunistycznych. Pomnik Konstytucji 3 maja. Pomnik 42 Pułku Piechoty. Głaz ku czci kapitana Stanisława Skarżyńskiego. Głaz pomnik ku czci jeńców polskich zamordowanych przez Sowietów. Pomnik katyński, krzyż katyński. Pomnik żołnierzy polskich, płyta nieznanego żołnierza. Pomnik bohaterów polskich. Thank you.
pomnik żołnierzy polskich. Powoli, w zależności od tego, jak czuję, w jakim się czuję nastroju. I w momencie, kiedy czuję, że jej moment już jest nasycona tym momentem przywództwa grupy, to przechodzi na koniec klucza. Spróbujemy? Dobrze, no to, to może to lecimy. Ewa, czy możesz być pierwszą osobą, jako symbolicznie otwierająca ten projekt? To spróbujmy takim długim kluczem za Ewą. Czyli robimy dwa takie ramiona.